Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kilka słów na temat zdrowych obiadów i kolacji. Tak sobie myślę, że każda osoba, która chociaż trochę interesuje się własnym zdrowiem, chciałaby móc odżywiać się w taki sposób, żeby jeść smacznie, a jednocześnie zdrowo. No bo umówmy się, nasze obiady i kolacje, czy też podwieczorki nie do końca są zdrowe. Oczywiście smakują nam, jesteśmy przyzwyczajeni do ich jedzenia. Natomiast, no, chcąc nie chcąc, po prostu negatywnie wpływają na nasze zdrowie i to jest fakt. Wszyscy dookoła chorują, to jest chyba rzecz jasna. I przyczyną większości tych problemów zdrowotnych jest właśnie sposób odżywiania, jaki praktykujemy. Także bardzo ważne jest to, co jemy. Nie tylko na śniadanie, o czym już wielokrotnie Wam mówiłem, ale również właśnie na obiad, kolację oraz wszystkie te posiłki pomiędzy. I w związku z tym specjalnie dla Was wraz z żoną przygotowaliśmy jesiennego e-booka z przepisami na obiady oraz kolację. Postanowiliśmy zrobić taki e-book trochę bardziej klimatyczny, kojarzący się nam właśnie z tym okresem, z produktami, które występują na przestrzeni tego okresu najczęściej. I są to dania, które są dla nas takie przytulne, które są dla nas takim comfort food, czyli kiedy potrzebujemy zjeść czegoś emocjonalnie. Wiemy, jak jest na jesień, że zazwyczaj po prostu pogoda się już pogarsza, idzie zima, więc ludzie często mają po prostu taki gorszy stan emocjonalny, często podchodzi troszeczkę pod taki lekki stan depresyjny i potrzebują te emocje w jakiś sposób zajeść. Nam zależy na tym, żebyście jedli zdrowo, a jednocześnie mogli właśnie zaspokoić te emocje. I odpowiedzią właśnie na to są przepisy, które dla Was przygotowaliśmy w tym konkretnym e-booku. Cały czas staramy się z Olą przygotowywać dla Was inspiracje, które będą dla Was pomocne, jeżeli chodzi o zmiany nawyków żywieniowych. Ponieważ nie chodzi o to, żeby przy procesie zdrowienia wszystkiego sobie odmawiać, żeby coraz więcej było wyrzeczeń, żebyśmy tak naprawdę na sile woli ciągnęli całą naszą dietę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nadal jeść dużo, żeby zaspokajać potrzeby organizmu na wszystkie substancje odżywcze oraz energetyczne, a mimo wszystko, żeby to jedzenie było maksymalnie zdrowe. Dlatego właśnie ten e-book jesienny idealnie łączy się z naszym pierwszym e-bookiem, w którym przedstawiliśmy pomysły na śniadania i lunche. I w tym momencie macie ponad 100 pomysłów na to, w jaki sposób możecie się odżywiać w ciągu dnia. No naprawdę ogromna paleta. Pamiętajcie o tym, że Wasze nawyki zazwyczaj są niestety złe i zaczynacie od niezdrowych śniadań, no i potem już tak leci. Niezdrowy obiad, niezdrowa jakaś przekąska, niezdrowa kolacja, jeszcze coś tam się podje przed spaniem. No i tak, pojawiają się choroby, one się nie pojawiają znikąd, zawsze jest jakaś przyczyna, że się nieprawidłowo odżywiamy oraz to, że mamy różnego rodzaju patogeny oraz metale ciężkie w organizmie. No i należy w tym momencie po prostu zwrócić uwagę na to, żeby jedzenie, które spożywamy, wspierało nasz organizm, nie karmiło patogenów, tylko walczyło z nimi oraz pomagało usunąć nam wszystkie złogi, których po prostu nie powinno być w naszym ciele. Także szczerze Was zachęcam właśnie do posiadania obu tych e-booków. Natomiast jeżeli macie konkretne problemy zdrowotne i nie możecie się z nimi uporać, to takim głównym naszym produktem, który stworzyłem, jest właśnie kurs samoleczenia, który uczy Was bardzo dokładnie, w jaki sposób możecie się pozbyć Waszych problemów. A oprócz tego dajemy Wam właśnie w e-bookach pomysły na to, w jaki sposób możecie się przede wszystkim odżywiać. Także staraliśmy się właśnie skomponować to w ten sposób, żeby dać Wam właśnie gotowe narzędzie do pracy ze swoim zdrowiem. Także te trzy produkty się po prostu idealnie uzupełniają, także jeśli potrzebujecie, to zachęcam Was do nabycia któregokolwiek z nich. Natomiast jeżeli chodzi właśnie konkretnie o obiady i kolacje, to e-book jesienny jest tutaj bardzo, bardzo ciekawą inspiracją. Niezwykle fajnie, klimatycznie przygotowana jest też szata graficzna przez naszego grafika i e-book wygląda naprawdę, naprawdę super. Także szczerze polecam. Jeżeli chcielibyście sobie takiego e-booka kupić, to tutaj w opisie macie link do sklepu. Tyle z mojej strony. Życzę Wam smacznego oraz oczywiście dużo zdrowia i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.